rzadko się zdarza, żeby w ogóle tak mogło być, żeby jakby hala pozwalała na to, żebyśmy mogli spokojnie wjechać i funkcjonować i gotować, ale tak, ta hala pozwala, więc skorzystaliśmy z okazji i myślę, że dla wszystkich, szczególnie, że to marzec i czasami temperatura jeszcze nie jest odpowiednia, jest to fajne, tak? Bo nie, są food trucki, nie jest zimno. Każda dieta, żeby była skuteczna, przyjemna, to powinna być różnorodna. I niezależnie od tego, czy ktoś jest w takiej opcji typowo roślinnej, czy takiej, powiedziałbym, konwencjonalnej, to tak naprawdę nie powinniśmy się zawężać tylko do jednej grupy produktów. To znowu wytworzyło inne zapotrzebowanie na pracownika. Nie tylko na pracownika tego mistrza świata w kucharstwie, czy tego z pierwszych stron gazet lub za szkłem, ale również tego zwykłego pracownika, który jest potrzebny do przyuczenia.